Punktualnie o godzinie 9 rozpoczęła się matura. Test z języka polskiego trwał 170 minut. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 290 tysięcy uczniów w całym kraju. Jest ok, jest w porządku. W sumie największy stres minął. Teraz już mówię, co będzie, to będzie. Chcę, żeby były dziady. Dziady trójeczka. Chętnie bym poprosił, żeby były. Tradycja była tematem przewodnim matury z języka polskiego. Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie, czym dla człowieka jest dziedzictwo. Bardziej wszyscy obstawiali jakąś przemianę bohatera, a te tradycje. Tuż po godzinie 11 z sal zaczęli wychodzić pierwsi maturzyści. Pan Tadeusz, prościzna, no, czuję się bardzo dobrze. Na pewno zdałem, teraz tylko liczy się wynik. Matma jakoś pójdzie, no bo jednak na rozszerzeniu byłam na matgeo. I to właśnie matematyka będzie kolejnym przedmiotem maturalnego maratonu. Następnie uczniowie będą musieli zmierzyć się z językiem obcym. Maturzyści, aby zdać, z każdego przedmiotu muszą uzyskać co najmniej 30% dobrych odpowiedzi. Trudne lata. Oni kończyli gimnazjum, czyli są ostatnim rocznikiem kończącym jakby stary system. Kończyli egzaminem gimnazjalnym, który też był pod wielkim znakiem zapytania ze względu na strajki nauczycieli. Później wybuchła pandemia koronawirusa. Uczniowie musieli przestawić się na nauczanie zdalne. Ten rok szkolny był dla nich pierwszym normalnym rokiem nauki w szkole. Egzaminy maturalne zakończą się 20 maja.